Na pewno każdy z Was słyszał o bajce pod tytułem Kopciuszek. Ale czy wiecie, ilu rozmaitych wersji doczekała się ta baśń? Nazywam się Agnieszka Bakalarska. Pracuję w Centrum Doskonalania Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie, filii w Kościanie. I dziś zabiorę Was w magiczną podróż od oryginału do retellingu. Tak jak wspomniałam, każdy zna animowany film Walta Disneya pod tytułem Kopciuszek. Bajkę, którą wyprodukowano w 1950 roku, a której premiera w Polsce została wyemitowana 11 lat później. Zacznijmy jednak od początku. Historia Kopciuszka po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w IX wieku. Nieprawdopodobne? A jednak, choć nie była to baśń taka, jaką znamy obecnie, uznaje się, że to właśnie chińska opowieść realizuje schemat fabularny Kopciuszka. W tej historii pewna dziewczyna, Yexian, jest wykorzystywana przez macochę do bardzo trudnej pracy. Macocha zabija rybę z czerwonymi płetwami i złotymi oczami, którą opiekuje się dziewczyna, a następnie chowa ją w oborniku. Po pewnym czasie z niebios zstępuje mężczyzna, za którego namową nasza główna bohaterka odkopuje szczątki ryby i prosi je o suknię na bal. Oczywiście otrzymuje szatę, a ciąg dalszy tej historii znamy już wszyscy. Podczas ucieczki zostaje zgubiony but, jeszcze nie pantofelek. Pojawia się książę, który poszukuje właścicielki, znajduje ją i bierze z nią ślub. Przenieśmy się do Włoch. Zezolla to z kolei najbardziej znany europejski przekład baśni, spisany przez Giambattista Basilego w 1634 roku. W tej wersji nasza główna bohaterka, córka księcia, utrzymuje złe relacje z macochą, co wynika z jej niechęci do kobiety. Dziewczyna uważa bowiem, że jej nauczycielka byłaby lepszą matką niż kobieta, którą poślubił ojciec. Za namową nauczycielki Zezolla morduje macochę, a następnie namawia ojca, by wziął ślub z kandydatką, którą uważa za słuszną. Tak się faktycznie dzieje. Jednak ku zaskoczeniu Zezolli, nauczycielka po ślubie wyznaje, że ma jeszcze 6 innych córek i gardzi bohaterką, którą zaczyna nazywać kotką popielichą. Kiedy ojciec głównej bohaterki wyrusza w podróż do Sardynii, córka prosi go, by przywiózł z podróży dar od wróżki. Mężczyzna wraca z sadzonką palmy daktylowej, a gdy wyrasta z niej daktylowiec, Zezolla prosi drzewo o szaty, którymi następnie zwraca uwagę króla. Po balu za bohaterką ruszają sługi królewskie, które mają sprawdzić, dokąd uda się dziewczyna. Za trzecim razem zdejmują z jej nóg bucik, który następnie przymierzany jest przez panny w całym królestwie. But oczywiście sam wskakuje na stopę Zezolli, książę rozpoznaje ją i biorą ślub. Za sprawą Charlesa Perrault, francuskiego baśniarza, w 1697 roku po raz pierwszy pojawia się dobrze nam znany szklany pantofelek. Ale też imię głównej bohaterki jest najbardziej zbliżone do Kopciuszka. W tej wersji baśni pewien szlachcic żeni się powtórnie z kobietą, która ma już 2 córki. Wszystkie 3 gardzą Kopciuszkiem, który ze zmęczenia często siada w popiele. Stąd jej nazwa, Cendrillon, od popiołu. Kiedy przyrodnie siostry jadą na bal, do zapłakanej dziewczyny przybywa matka chrzestna, wyczarowuje dla niej suknię i powóz. Kopciuszek udaje się na bal, na którym zakochuje się w nim książę. Gubi szklany pantofelek, rozpoczynają się poszukiwania właścicielki. Jednak w tej wersji baśni Kopciuszek sam idzie do zamku, by przymierzyć but i bierze ślub z księciem. Dopiero w XIX wieku przenosimy się do Niemiec, gdzie bracia Grimm opracowali swoją wersję baśni – Aschenputtel. I chociaż ci autorzy najczęściej przychodzą na myśl dzieciom uczącym się o Kopciuszku, mało kto wie, że ich wersja baśni była nad wyraz brutalna i w żadnym wypadku nie kierowano jej do dzieci. W tej wersji, kiedy matka głównej bohaterki umiera, prosi Kopciuszka, by pozostał pobożny i miał dobre serce. Ojciec ponownie się żeni z kobietą, która ma już 2 córki i wszystkie 3 bohaterki pomiatają Kopciuszkiem. Kiedy ojciec bohaterki wyjeżdża w podróż, zostaje poproszony o przywiezienie pierwszej gałązki, która zaczepi się o jego kapelusz.
Tak się dzieje. Kopciuszek zasadza gałązkę na grobie matki i wkrótce z sadzonki wyrasta ogromne, leszczynowe drzewo. Niedługo później król wyprawia 3-dniowy bal, a zła macocha mówi, że Kopciuszek pójdzie na bal tylko wtedy, jeżeli oddzieli soczewicę od popiołu. Dziewczyna ciężko pracuje i z pomocą ptaków udaje jej się wykonać zadanie. Jednak macocha zmienia zdanie i nie pozwala Kopciuszkowi iść na bal. Zrozpaczona dziewczyna prosi o pomoc leszczynowe drzewo, które ofiarowuje jej szaty. Kopciuszek idzie na bal w pięknej sukni, gdzie zwraca uwagę księcia. Jednak dwukrotnie przed nim ucieka i chowa się w gołębniku. Za trzecim razem król postanawia wylać na schody smołę, do której przykleja się pantofelek Kopciuszka. Rozpoczynają się poszukiwania właścicielki. Przyrodnie siostry Kopciuszka, chcąc by ich stopa dopasowała się do pantofelka, za namową macochy okaleczają się. Jedna obcina sobie palce, a druga pięty. Wychodzi to jednak na jaw, a gołębie, chcąc ukarać przyrodnie siostry za ich podstęp, wydziobują im oczy. Z pewnością nie o takiej baśni czytają dzieci. Historia Kopciuszka dociera do Polski w 1853 roku w przekładzie Antoniego Józefa Glińskiego. Co ciekawe, jego wizja baśni różni się całkowicie od znanej nam historii. Autor opisuje Kopciuszka gnębionego przez dwie biologiczne siostry. Gdy ich rodzice umierają, spadek zostaje nierówno podzielony. Siostry ruszają w świat, by znaleźć sobie miejsce do życia. Po drodze Kopciuszek odnajduje odciętą końską głowę, którą postanawia pogrzebać. W miejscu pochówku wyrasta złotolistny dąb. Siostry zamieszkują w pałacu, w którym książę także źle traktuje Kopciuszka. Nasza bohaterka często wraca do złotolistnego dębu, który postanawia ofiarować jej suknię oraz powóz. Kopciuszek udaje się nim do kościoła, w którym modli się książę. Ten od razu zakochuje się w dziewczynie, jednak Kopciuszek dwukrotnie przed nim ucieka. Za trzecim razem celowo nie zawiązuje buta, by go zgubić. Kiedy książę szuka właścicielki w królestwie i nie znajduje jej, Kopciuszek przyznaje, że but należy do niej. Mierzy pantofelek, który oczywiście pasuje jak ulał. Książę przeprasza Kopciuszka za swoje wcześniejsze zachowanie i bierze z nim ślub. Niektórzy twierdzą, że trzon fabuły wywodzi się z Egiptu i występuje we fragmentach mitologii Greków oraz Rzymian. Baśń doczekała się ponad 700 interpretacji, zarówno filmowych, jak i literackich. Kopciuszek nazywany był różnie. W przekładach tej baśni pojawia się smotrucha, popielucha, popieluszka, mysza skórka czy świński kożuszek. W jednym z małopolskich wydań bohaterka ma na imię Jagnisia. Kaszubi stworzyli własną wersję baśni, w której pewna królewna, chcąc uniknąć niechcianego ślubu ze swoim ojcem, prosi go o różne prezenty, między innymi uście kożucha ze skór wszystkich zwierząt w królestwie. Kiedy ojciec spełnia życzenia córki, zdesperowana dziewczyna ucieka do sąsiedniego królestwa, w którym podejmuje pracę jako kuchenna służka. Podczas wystawnego balu ubiera najlepsze suknie, by oczarować księcia, a ten ofiarowuje jej złoty pierścień. Dziewczyna wrzuca go do jednej z potraw, które przyrządza dla księcia, a ten rozpoznaje pierścień i bierze z Kopciuszkiem ślub. W krakowskim przekładzie natomiast ów książę zwyczajnie rozpoznaje pierścień noszony na palcu służby i domyśla się całej sytuacji. Symbolika Kopciuszka jest bogata, a sama historia została opowiedziana już na wiele sposobów. Kopciuszek oddziela ziarna maku, ryżu, kaszy czy właśnie grochu od piasku lub popiołu. Ptaki pomagające bohaterce czasami wykonują wraz z nią zadane prace, innym razem doradzają, jak uniknąć niechcianego małżeństwa. Bardzo często do Kopciuszka przelatuje gołąb, ponieważ według słowiańskich wierzeń jest to symbol matczynej duszy, czyli symbol wsparcia matki. W niektórych przekładach ojciec proponuje córce ślub ze względu na jej podobieństwo do matki. W innych jest to bezpośrednia prośba umierającej kobiety, która prosi, by jej mąż ponownie wziął ślub z kimś równie pięknym jak ona lub właśnie z ich córką. Czasami do Kopciuszka przychodzi Matka Boska pod postacią staruszki,
która radzi, by dziewczyna prosiła ojca o wykonywanie niemożliwych prac, mających zniechęcić go do zaślubin z córką. Uszycia sukni ze świńskiej skóry, szaty mogącej sprawić, że dziewczyna stanie się niewidzialna, czy ofiarowania osła, który wydalałby dukaty. Popiół, w którym chowa się kopciuszek, jest zarówno symbolem śmierci, jak i oczyszczenia, czy odrodzenia z popiołów. Bywa uważany za symbol żałoby po matce, ale też wspomnienie rodzinnego ciepła, ogniska domowego. Współcześnie popiół wykorzystywany jest do czyszczenia niektórych szlachetnych powierzchni. Także sama ucieczka przed księciem jest symboliczna. Badacze literatury upatrują się w tym elemencie historii problematyki związanej z okresem dorastania, radzenia sobie z żałobą, ale też wewnętrznej potrzeby Kopciuszka, by książę odnalazł ją mimo wszystko w łachmanach, a nie pięknej sukni. Gdyż dzięki temu dziewczyna miałaby poczucie, że została pokochana za swój charakter i pracowitość, a nie za wygląd. Nie możemy zapomnieć o pantofelku. Ten dopiero jest symboliczny. Ciekawe jest to, że stał się szklany za sprawą pomyłki. Pewien człowiek, szykując historię spisaną przez Charlesa Perrault do druku, omyłkowo zamienił wyraz skórzany na szklany. Pomysł ten jednak do tego stopnia spodobał się czytelnikom, że na dobre utrwalił się we wszystkich pozostałych przekładach. Buty zrobione ze szkła podkreślają bajkowość i nierealność, w którą ubrany był Kopciuszek. Na balu był daleko od swojej przyziemnej codzienności. Znalazł się w świecie fantazji, marzeniu albo śnie. Kruchość tego tworzywa kieruje uwagę czytelnika na brak trwałości. W rzeczywistości łatwo byłoby o wypadek, pęknięcie czy skaleczenie. A przecież Kopciuszek musiał uważać na zbliżającą się północ. Gdy czas nagli, nie trudno o wypadek. Co więcej, szklane przedmioty tworzą iluzję optyczną. Dzielą przestrzeń, jednocześnie myląc wzrok, patrzący przez pryzmat szkła. Jest to także bariera, którą czasami trudno ominąć. Jak wspomniałam, na podstawie baśni nakręcono wiele filmów i napisano równie wiele książek. W drugiej części tematu pojawił się wyraz retelling, czyli opowiadanie na nowo. Nadawanie nowej narracji, czasami dość zbliżonej, a innym razem jedynie opartej na fabule jakiejś baśni czy bajki, która na stałe wpisała się do kanonu. W retellingach motywy literackie mogą się mieszać i łączyć na wiele różnych sposobów. Jest to jednak zawsze opowiedzenie tej samej, dobrze znanej historii na nowo. Czy to osadzając opowieść w realiach danej baśni, czy całkowicie ją zmieniając, a jedynie akcentując elementy, które nie będą pozostawiały żadnych wątpliwości, że autorowi chodziło o tę, a nie inną opowieść. Tak rozumiany retelling pozwala odbiorcom dojrzeć historię Kopciuszka w licznych dziełach literatury czy filmografii. Wystarczy spostrzec powtarzający się schemat osoby biednej, wyszydzanej, cichej, niezauważalnej, która wykorzystuje jedyną szansę i robi coś, co odmieni jej los na lepsze. Jeżeli na tej drodze pojawi się ktoś trzeci, od dobra wróżka, przyjaciel czy inna osoba, która pomaga dotrzeć do celu, staje się to jeszcze bardziej widoczne. I tak poza oczywistymi odniesieniami fabularnymi, jak w filmie Historia Kopciuszka, gdzie rolę pantofelka odgrywa zgubiony telefon komórkowy, Kopciuszek roztańczona historia, Kopciuszek w rytmie miłości, Ella zaklęta czy Wyśpiewać marzenia, a śnie o Kopciuszku dopatrywać się można w wielu produkcjach filmowych, jak Pokojówka na Manhattanie, Pretty Woman czy Notting Hill, w którym role zostają odwrócone i naszym przysłowiowym Kopciuszkiem jest cichy księgarz, a rolę księcia odgrywa znana aktorka. Tak naprawdę prawie wszystkie współczesne komedie romantyczne oparte są na motywach Kopciuszka i wciąż powstają nowe. A jak to jest z literaturą? Cóż, tak jak w przypadku komedii romantycznych, w literaturze także pojawiają się doskonale znane wszystkim harlekiny, które przecież powielają ten schemat. Jednak współczesne literackie retellingi Kopciuszka idą o krok dalej,
ukazując czytelnikowi zupełnie nowe światy. Zaczynając od książki najbardziej zbliżonej fabularnie, na początku 2018 roku pojawiła się powieść tytułem oraz okładką nawiązująca do angielskiej wersji Cinderella, czyli Cinder i Ella, Kelly Oram. Ella, główna bohaterka książki, ulega poważnemu wypadkowi samochodowemu, w którym ginie jej matka. Dziewczyna trafia pod opiekę dawno niewidzianego ojca, który wcześniej ożenił się ponownie i ma już dwie inne córki. Ella nie dogaduje się z siostrami, a pocieszenia szuka w internecie, gdzie spotyka tajemniczego chłopaka, Cindera. Autorka postawiła kolejny krok w przód i niespełna pół roku później do polskich księgarni weszła kolejna część tej serii, Cinder i Ella, tak kończy się bajka, w której nakreślono obraz utraty anonimowości Cindera. Nieco później, także w 2018 roku, na półki trafiła inna powieść o przewrotnym tytule Gikerella. Historia Elle, która pracuje w food trucku o nazwie Magiczna Dynia i chcąc uciec od macochy i przyrodnich sióstr, bierze udział w konkursie na cosplay ze swojego ulubionego serialu. Znacznie wcześniej, bo w 2012 roku, Marissa Mayer wydała książkę pod tytułem Cinder, która najlepiej ukazuje ideę wydawania retellingów. W tej opowieści bowiem nasza główna bohaterka jest cyborgiem, a cała akcja toczy się w Pekinie, w dalekiej przyszłości. Najnowsza literatura młodzieżowa również ściśle nawiązuje do omawianej baśni. Kopciuszek i szklany sufit Laury Lane i Ellen Hon kreuje Kopciuszka i wiele innych księżniczek na silne, niezależne kobiety, które nie potrzebują książąt, by wyjść z opresji. Lista takich tytułów jest naprawdę długa, ale też cały koncept Kopciuszka i jego przeżycia sprawiają, że tak jak w przypadku filmów, tak i w literaturze dostrzec można wiele różnych odniesień do tej baśni. Poruszony przeze mnie temat jest na tyle obszerny, że nie sposób omówić wszystkich przykładów retellingu. Nie tylko Kopciuszek doczekał się tylu odmian, wersji i interpretacji. Jednak to właśnie ta baśń jest najczęściej przekładaną ze wszystkich, które znamy. Warto pamiętać, że baśnie mają tyle różnych symboli i odniesień, że każdy znajdzie w nich własne interpretacje. Retellingi są tego idealnym przykładem, a i dzięki nim odbiorcy odkrywają coraz to nowsze przesłania klasyki gatunku. Czy ktoś woli bajkę wzorcową, czy jej steampunkową odmianę? Kopciuszek jest baśnią ponadczasową i z pewnością poznamy jeszcze jej wiele różnych wersji. Dziękuję za uwagę.